Dzień dobry, Artur Dębowiak, prosto z mostu, dzisiaj ze szkoły Aslan, prywatnej szkoły w Głogowie, pierwszej od dłuższego czasu. Chcielibyśmy porozmawiać o systemie kształcenia w tej szkole, ale no nie unikniemy porównań ze szkołami publicznymi. Ze mną są panie Beata Wasilewska-Ćwioro, pani dyrektor szkoły, i pani Edyta Wierzchowska, właścicielka, założycielka szkoły. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jak bardzo te oczekiwania co do budowy szkoły, powstania szkoły zbiegły się rzeczywistość z oczekiwaniami, a jak bardzo się rozwinęła? No myślę, że sam początek był bardzo ciekawy, ponieważ zostaliśmy zainspirowani rodzicami, którzy posyłają swoje dzieci do szkoły językowej Logos na Chopina, ponieważ prowadzimy tam szkołę od ponad 11 lat. I rodzice właśnie zaczęli na podstawie tego, jaki poziom tam reprezentujemy, zaczęli dopytywać, a może byście założyli tak szkołę prywatną, nie tylko językową, ale podstawową i gimnazjum. Zaczęliśmy się rzeczywiście zastanawiać nad tym i jakieś mieliśmy wyobrażenia rzeczywiście tej szkoły. Wiele rzeczy, myślę, że większość rzeczy udało się zrealizować. Część rzeczy jest do realizacji w przyszłości, ponieważ no wiadomo, na samym początku na pewno nie da rady się zrealizować wszystkich swoich marzeń i wyobrażeń o szkole. Tym bardziej, jeśli ambicje sięgają, że tak powiem, no, do wysokiego poziomu. Tak, no oczywiście stawiamy bardzo duży nacisk, myślę, na kilka rzeczy, między innymi na poziom nauczania. Także też przyjmujemy dzieci, które reprezentują sobą wysoki poziom i chcą się uczyć, ale zakładamy też oprócz nauki to, żeby dzieci czerpały przyjemność z nauki, żeby były bezpieczne w szkole. I żeby taka przyjemność była połączona z nauką. Żeby to nie było coś, co muszą robić, ale co muszą i chcą. Szkoła to nie tylko mury, ale przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą, uczniowie, no i kadra nauczycielska. Tutaj zdanie było fajne, bo tak naprawdę zaczynała pani od zera, czyli można było sobie dobrać najfajniejszych współpracowników, ale z drugiej strony też nie ma takiego komfortu, żeby też można każdemu taką pracę zaproponować. No na pewno, aczkolwiek zgłosili się do nas z chęcią pracy ludzie, no powiedziałabym, fantastyczni i myślę sobie, że współpraca już na wstępie zapowiadała się dobrze, a później tylko potwierdziło się, że to są właściwi ludzie na właściwym miejscu i którzy są bardzo zaangażowani, bardzo oddani swojej pracy i którzy tak naprawdę podobnie jak my marzyli o takiej szkole i tu się mogą realizować. A nie miała pani takiego niepokoju, że nauczyciele będą traktować to jako dodatkowe godziny do swojej zawodowej pracy, a niekoniecznie jako to miejsce, które będzie głównym miejscem pracy? No taka obawa istniała, ale myślę, że dość jasno, żeśmy sobie to na początku wyjaśnili i umówiliśmy się na pewne rzeczy, więc obawy szybko rozwiane zostały. Z tego co pamiętam, przed kilkoma miesiącami powstawaniu szkoły towarzyszył taki no, przyjazny, sympatyczny klimat. Nie było jakichś takich negatywnych emocji. Zupełnie inaczej niż jest teraz, kiedy powiat próbuje powołać gimnazjum dwujęzyczne. Ale czy w środowisku nie mieliście jakichś takich oznak, może no, niechęć to duże słowo, ale właśnie takiego, no nie każdy wam kibicował. No zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy kibicował. Natomiast my widzimy taką potrzebę istnienia takiej szkoły i ta potrzeba rzeczywiście rośnie. Widzimy to po naszych dzieciach, które uczą się teraz rzeczywiście intensywnie i którzy znajdują przyjemność w tej nauce. Ogólnie no, ludzie rzeczywiście zostali tak jakby podzieleni, jeśli chodzi o opinię o nowo powstającej szkole. Chociaż nie ukrywam, mnie osobiście to bardzo dziwiło, ponieważ
W każdym praktycznie i większym i mniejszym mieście są szkoły prywatne, które sobie świetnie radzą i świetnie współpracują ze szkołami publicznymi. Więc no było to dla mnie rzeczywiście wielkim zdziwieniem. A czy teraz jest taka właśnie współpraca między tymi szkołami publicznymi a wami? Już częściowo tak. Myślę, że nasza deklaracja jak gdyby od początku była jasna. My chciałyśmy współpracować, nie chciałyśmy być traktowane tylko jak niechciany konkurent. Dajemy na każdym kroku jak gdyby dowody, że wszyscy są tutaj mile widziani i że chętnie my będziemy odwiedzać szkoły inne, jeśli nas zaproszą na konkursy. A nie jest tak, że te szkoły tak troszkę patrzą na was na konkurencję, no bo teoretycznie macie szansę wybrać tych najfajniejszych, najzdolniejszych uczniów, bo oni będą u was mieli, no powiedziałbym tak, może nie lepsze, ale bardziej komfortowe warunki do nauki, tak? No bo jeśli jest jeden nauczyciel i kilka osób w klasie, no to siłą rzeczy ten nauczyciel ma większy nadzór nad tym uczniem i więcej może mu przekazać. Czy środowisko nie patrzyło na was jak na konkurencję, która wybiera te najładniejsze jabłka z koszyka? No myślę, że po części tak. No i jest to prawda, ponieważ my nie podlegamy rejonizacji i rzeczywiście w klasie jest nie więcej niż 15 osób. No my mamy taką możliwość, że możemy przyjąć lub możemy nie przyjąć dziecko do szkoły, więc no pod tym względem rzeczywiście mamy taki komfort. Czy były jakieś takie właśnie testy, czy no w tym pierwszym roku funkcjonowania, kiedy każdy no stara się otwierać podwoje, pozyskać jak najwięcej odbiorców tej swojej usługi, to tak troszkę przymykałyście oko pani, a teraz będą już nie jakieś takie bardziej wnikliwe analizy, jeśli chodzi o wiedzę tych uczniów, którzy mogliby do was przyjść? Nie, oka nie przymykałyśmy, bo już na wstępie były warunki jak gdyby jasno postawione, przynajmniej 4.0 średnia i wysoka ocena z zachowania. W przypadku klas pierwszych były przeprowadzane rozmowy jak gdyby z dzieckiem i z rodzicami, więc wiedziałyśmy, że trafiają do nas dobrzy uczniowie. A nie było takiej bariery, że będzie szkoła elitarna i tak naprawdę no, trochę będą patrzeć na tych, na te dzieci, na chłopców, na dziewczynki, jak na tych, którzy no, mają trochę łatwiej w życiu i łatwiej im to przychodzi, bo mają bardziej zamożnych rodziców no i mają więcej czasu na tę naukę? No, my tu bardzo pilnujemy tego, żeby to nie była szkoła elitarna i żeby nasze dzieci, nasi rodzice w ten sposób nie myśleli, ponieważ to nie służy dobrze i wychowaniu i w ogóle no, takiej zwykłej pracy. Na stronie jest informacja, że dajecie gwarancję czesnego takiej samej wysokości na 3 lata. No to tak jakbyście jakiś tam okres czasu zakładały panie na to, że ta szkoła będzie funkcjonowała. Natomiast no, pamiętamy, że liceum katolickiemu swego czasu się w Głogowie nie udało. Czy tutaj już takich obaw nie ma? Czy już nie ma tej tymczasowości, że kto wie, czy to wyjdzie? No już na dzień dzisiejszy nie ma żadnych obaw. Rzeczywiście zakładając, oczywiście mieliśmy nadzieję, że to wszystko wyjdzie i fajnie się sprawdzi. Natomiast no wiadomo, zawsze gdzieś są jakieś takie wątpliwości przy gorszych dniach. Natomiast no rzeczywiście już pod koniec jakby zeszłego roku, w okolicach maja, czerwca już wiedzieliśmy, że wszystko będzie w porządku, że jest wystarczająca ilość osób, które się zapisały, które chcą powiedzmy zaryzykować i sprawdzić jak ta szkoła wyjdzie, inwestując po prostu w swoje dzieci, ale jednocześnie oszczędzając sobie czas popołudniami, bo już ponieważ wszystko jest w szkole, już popołudniami nie trzeba jeździć. To pomówmy o tym, co się w szkole jest, tak? Jest normalnie nauka zgodnie z programem i co dalej? Co dalej się dzieje z dziećmi? Mają czas wolny, mają świetlicę, mają zajęcia pozalekcyjne, jak to wygląda? Mówi pan o tym, że zgodnie z programem troszeczkę wykraczamy poza program, w związku z tym mamy rozszerzony język angielski, rozszerzoną matematykę, więcej drugiego języka hiszpańskiego w gimnazjum. A jeśli chodzi o zajęcia pozalekcyjne, to oferta jest według mnie no, bardzo szeroka, bo w zasadzie wszystko, czego by dzieci chciały, to tutaj są takie koła i są i artystyczne, i przedmiotowe, i robotyka. Szachy. No w zasadzie wszystko, co w tej chwili jest na fali i co dzieci mogłoby interesować i w jakiś sposób je rozwijać.
Czy tak jak w tradycyjnej szkole dzieci muszą też robić, nie wiem, zadania domowe na przykład w domu, czy jest to trochę inaczej rozwiązane? Zadania domowe są jak najbardziej i zgodnie z ich nazwą są w domu. Czyli nie ma tutaj żadnej ulgi? To znaczy, można odrobić zadanie domowe w szkole. Jest taka możliwość. Dzieci młodsze z panią na świetlicy mogą je odrabiać, ale jest to jak gdyby uzgadniane z rodzicami, czy dziecko odrabia to tutaj, czy w domu. A czy dziecko, które chodzi przez kilka lat do szkoły publicznej, ma szansę, jeśli, no jak pani mówi, no spełnia te wymogi, powiedzmy 4.0, tak, i ma dobre zachowanie, ale czy przy takiej ilości na przykład języka angielskiego czy matematyki w szkole publicznej ma szansę mimo wszystko włączyć się tutaj w naukę i podołać temu poziomowi? No łatwo im nie jest, bo co jakiś czas mówią, że wymagania są duże. No ale też od początku tak było, że wiedzieli, że wymagania będą, poprzeczka wysoko będzie postawiona, wymagania będą. Tyle tylko, że jak się chwilę nad tym zastanowią, po co tutaj przyszli, no to wiedzą, że nie możemy inaczej. Ale tak łatwo z 7-8-letnim dzieckiem chyba nie jest, żeby było tak do końca świadome tego, że przychodzi po wiedzę i będzie miało priorytet, tak, nauka. Może one nie robią tego z tak dużą świadomością, ale robią to na pewno z dużym zapałem. Mhm. Jakby intuicyjnie wyczuwają, że w jakim kierunku należy podążać. A jakie są takie największe różnice między tą szkołą właśnie, a taką szkołą tradycyjną, publiczną? Jakie różnice? Myślę, że kameralność jak gdyby tej szkoły i taki bliski kontakt osób dorosłych z osobami jeszcze nie dorosłymi. I myślę, że czują się zaopiekowani po prostu bardzo i że zauważamy każdą ich potrzebę dość szybko. Nawet wtedy, kiedy chcą ją trochę przed nami ukryć. Na czym to polega? To ukrywanie? Tak. Czy to rozpoznawanie? To rozpoznawanie tego ukrywania. To rozpoznawanie polega na tym, że trzeba po prostu być pośród nich, przyglądać im się, rozmawiać z nimi, a czasem zaprosić na rozmowę w takich właśnie bardzo komfortowych warunkach. I wtedy są chętne do tego, żeby dzielić się wszystkim. Szkoła rywalizuje o uczniów, a czy na przykład jest tak, że też szkoła rywalizuje o nauczycieli albo nauczyciele o szkołę? Czy panie starają się wybrać tych najlepszych nauczycieli ciągle jeszcze z innych szkół? Czy oni tutaj przychodzą tylko na te dodatkowe godziny? Czy dla części z nich ta szkoła jest jakby no, głównym miejscem pracy? Chcesz powiedzieć? Dla części nauczycieli rzeczywiście jest to główna praca, dla niektórych jedyna praca. Część osób nadal rzeczywiście uczy w dwóch lub trzech nawet szkołach, bo niestety no teraz są takie czasy, kiedy nauczyciel musi szukać tych godzin. I oczywiście staramy się zabiegać o każdego nauczyciela, żeby on też miał komfortowe, no właściwie ma komfortowe warunki pracy, ale też żeby czuł się naprawdę potrzebny i zrealizowany. To jest bardzo ważne. Bo to też przekłada się na to, jak nauczyciel przykłada się do zajęć, jak bardzo mu zależy. Także myślę, że no staramy się od tej strony też dbać o nauczycieli. Oczywiście cały czas jesteśmy otwarci na nowe podania, ponieważ już wiemy, że utworzy się kilka klas w przyszłym roku, ponieważ już zaczęły się zapisy do tych grup, do klas. Także no jesteśmy otwarci i rzeczywiście szukamy nauczycieli z powołania. A z punktu widzenia pedagoga nie jest tak, że nauczyciel może mieć kłopot z podejściem do nauki w szkole publicznej i w szkole niepublicznej? No, nigdy ich o to nie pytałam, czy mają z tym kłopot, ale według ale moich obserwacji nie mają z tym najmniejszego kłopotu. Wręcz myślę, że kiedy tutaj przychodzą, To widzą jak gdyby sens swojej pracy. A to znaczy, że w szkole publicznej tego nie widzą? Myślę, że mają kłopot z tym, ponieważ oni prawdopodobnie mają świetną motywację i cele jak najbardziej takie pożądane. Natomiast sposób jak gdyby realizowania się myślę, że w szkołach publicznych jest utrudniony. Ze względu na ilość uczniów, no nie ukrywajmy. To jakie jest teraz pań
jaki jest Pani stosunek do takiej szkoły właśnie, która miałaby powstać do gimnazjum dwujęzycznego? No bo z jednej strony to jest konkurencja, ale z drugiej strony to jest ten trend, który Wy zapoczątkowałyście, czyli pokazujecie, że można uczyć trochę inaczej. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Moje zdanie jak najbardziej pozytywne. Ja jestem za tym, żeby powstawały nowe szkoły, które proponują coś innego niż publiczne. I to, że powstaje taka szkoła, to dla mnie jest zdrowa konkurencja. Także. A Pani jako właściciel szkoły nie obawia się, że tych uczniów najbardziej zdolnych będzie no, na rynku teraz mniej? Na pewno będzie mniej, ponieważ będzie trzeba się, powiedzmy, nimi podzielić. Natomiast jeszcze jakiś czas przed powstaniem tej szkoły pani dyrektor pierwszego LO rozmawiała ze mną na ten temat. I jakby osobiście nie widzę problemu. Tak? Także na pewno będziemy chciały współpracować z tą szkołą. Zresztą no mam nadzieję, że też właśnie powolutku też otwierają się inne gimnazja na współpracę po takim zastoju początkowym, ale myślę, że jak jest zdrowa konkurencja, to jest dobrze. Myślę, że w każdej dziedzinie. Dużo mówiliśmy o oświacie wielokrotnie na antenie telewizji. Mówiliśmy o tym, że ta subwencja z państwa jest o blisko połowę za mała, bo te nasze szkoły, trzeba o nie dbać, jeśli chodzi o substancje, ale też i o te zajęcia, które się w nich prowadzi. Po części ma te pieniądze pozyskiwać z różnych konkursów. Natomiast co jest takiego, co należało w tych szkołach naprawić natychmiast? No bo jeśli pojawiają się takie właśnie szkoły jak Aslan, jak gimnazjum dwujęzyczne i one budzą tak wiele emocji, może tak powiedziałem wcześniej, powstawaniu Waszej szkoły takie mocy nie towarzyszyły, ale dzisiaj już towarzyszą gimnazjum. Z czego to wynika, jak Panie sądzą? Szczerze powiedziawszy, to ja już od jakiegoś czasu nie myślę o świecie publicznym i o ich problemach, bo po prostu skoncentrowana jestem na tym, co tutaj i widzę, że to dokładnie taka szkoła, jaką my stworzyliśmy, to jest ten kierunek, którym trzeba podążać. W związku z tym, jeżeli to się opiera na tym, na pieniądzach, jeżeli tak się myśli, że to się opiera na pieniądzach, no to widocznie tam też trzeba wtłoczyć te pieniądze większe. I ja zresztą zawsze byłam zdania, że na oświacie nie można oszczędzać. Po prostu nie można oszczędzać. No tak, ale ten worek nie jest bez dna, tak? Także nie ma skąd tych pieniędzy brać. Miasto, powiat dokładają te pieniądze, bo ta subwencja nie wystarcza. No i teraz pytanie, co zrobić, żeby szkoły publiczne nie były gorsze, bo ja tutaj za wszelką cenę wystrzegałbym się używania takiego słowa. Tam jest trudniej i właśnie co zrobić, gdzie leży jakby błąd w tym systemie? Na przykład pod Przemkowem szkołę musiano zamknąć, ale rodzice założyli fundację. Czy być może właśnie takie, jeśli trzeba się wyzwolić chociażby, nie wiem, z karty nauczyciela, to być może takie rozwiązania, które są swego rodzaju protezą, są jakimś dobrym wyjściem? Znaczy myślę, że karta nauczyciela to tutaj jakby niewiele znaczy. Ale jedna z pani dyrektorów szkół średnich powiedziała mi właśnie, że to jest jeden z tych elementów, który mocno hamuje rozwój szkoły, rozwój też nauczycieli. Pani tak nie uważa? Naprawdę? No to ja nigdy jak gdyby nie utożsamiałam jakiegoś dokumentu z problemem oświatowym. I myślę, że zawsze to jest jednak w ludziach siła. Jeżeli ludzie chcą, żeby szkoła była dobra, to są w stanie przeskoczyć różne trudności. I mogą nawet przeboleć fakt mniejszej kasy wtłaczanej w tą oświatę, a stworzyć coś naprawdę fajnego. Ale Pani nie udało się w szkole publicznej tego zrobić? Mnie się nie udało, ale moja końcówka miała inne walory, powiedziałabym. Szkołę zamknięto ostatecznie, ale myślę sobie, że ludzie okazali się wielkiego serca i to jak gdyby wspominam najlepiej na zakończenie. A co dzisiaj, zdaniem Pani, należałoby właśnie w oświacie publicznej natychmiast zmienić, żeby ona wyglądała lepiej, żeby była bardziej konkurencyjna, jeśli chodzi o inicjatywy no, prywatne? No, siłą rzeczy musimy o tym mówić. Myślę, że jedną z podstawowych rzeczy to jest po prostu ilość dzieci w klasie.
Wiem, że kiedyś tam były duże klasy, tak, i nawet 30-40 osób. Natomiast teraz są inne czasy i dzieci są inaczej wychowywane i wymagają większego, może nie nadzoru, ale więcej czasu im poświęconego. Nie wiem dlaczego, no tak jest. Tak jest i myślę, że to jest jedna z rzeczy, o których warto byłoby pomyśleć. Ja się zgadzam z koleżanką, że dokładnie to chodzi o liczebność klas. Trzeba ją po prostu zmniejszyć. Tylko, że dzisiaj nie ma takich narzędzi, tak naprawdę tych takich narzędzi bezpośrednich w postaci regionalizacji i powiedzenia, że wszyscy idą do swojej szkoły tam, gdzie mieszkają i tam będzie po 20 osób, bo dzisiaj są szkoły, co by nie mówić, mimo wszystko te, które mają lepsze wyniki, te, które mają słabsze wyniki, nie mówię gorsze, ale słabsze. No i siłą rzeczy rodzice wkładają dzieci w samochody i jadą do tej szkoły, która ma nieco lepszą renomę właśnie po to, żeby dać większe szanse swojemu dziecku. Myślę, że tak, bo ci rodzice, którzy do nas trafiają, to dokładnie o tym mówią. Więc my nie opieramy się tylko na własnej opinii, ale też na opinii osób, które do nas przychodzą. Jakie są najbliższe cele, jeśli chodzi o szkołę Aslan? Jakie macie najbliższe takie zadania, które chcielibyście zrealizować? Macie blisko 50 osób w szkole. To ile chciałbyście mieć Panie w przyszłym roku na przykład? Setkę. Dokładnie podwoić chciałybyśmy liczbę. Rozumiem, że te, które już są, pozostają, tak? I chcecie zrobić kolejny nabór, który będzie co najmniej tak skuteczny. Tak. To ja tak chcę. A najbliższe zadania, jeśli chodzi o szkołę? Macie jakieś plany? Myślę, że przygotować nasze dzieci do różnego rodzaju konkursów, ponieważ nasze dzieci są bardzo ambitne, bardzo chętne, bardzo zaangażowane. W tej chwili startują już w niektórych konkursach, mają pewne osiągnięcia, ale to nie jest jeszcze szczyt ich możliwości. W związku z tym chcemy ich przygotowywać tak, żeby były z siebie zadowolone. No, natomiast takiej to tej strony naukowej, natomiast od tej strony takiej częściowo naukowej, częściowo zabawowej chcemy dokończyć nasz projekt Comenius. Teraz będziemy, ekipa 32-osobowa wylatuje do Turcji, później na jesień lecimy do Hiszpanii, także myślę, że to są bardzo miłe dni takiej współpracy. Szkoła opustoszeje, jak 30 tak. osób poleci. Tak, natomiast wiemy, że dla tych naszych dzieci to jest naprawdę świetne wyzwanie. Tam będą poznawać inną kulturę, będą używać języka angielskiego, a przecież stawiamy tutaj na język angielski. Także myślę, że to jest świetne sprawdzenie się. Dziękuję Pani za rozmowę, a Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy.